Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep milward.pl. Zapraszamy także na stronę Jana. Wyprawy na Janka. Nasi patroni z serwisu Patronite. Dołącz do nich i ty. Żalik. Tak wzniesienie za moimi plecami nazywają okoliczni mieszkańcy. Miejsce żalu. Zapomniany cmentarz z okresu brązu. To właśnie tutaj spoczywać ma 200 ludzkich ciał. 200 dusz, które po dziś dzień nie zaznały spokoju. Według legend błądzą gdzieś w wąwozie. Dzisiaj wraz z wami wybiorę się do tego wąwozu i zweryfikuję tą legendę. Zapraszam. Stoimy w tym momencie u progu wejścia do wąwozu. I to w tym miejscu mam dla was dwie ciekawostki. Pierwsza, mroczna. To spójrzcie tutaj. Mamy tutaj czaszkę zwierzęcia przybitą przez kogoś do drzewa. Jest to prawdopodobnie czaszka lisa, gdyż z przedniej części cały czas wystają kły zwierzęcia. Budzi to ciekawe skojarzenia, a przynajmniej u mnie. Ci z was, którzy znają historię wyprawy Diatłowa na Przełęcz Diatłowa, wiedzą, że wyprawa, która zakończyła się bardzo tragicznie, na swojej drodze, na drodze wyprawy do celu, spotykała właśnie różnego rodzaju ostrzeżenia na drzewach. I ta czaszka kojarzy mi się z takim ostrzeżeniem. Druga ciekawostka jest dosłownie 2 metry dalej. I to tam teraz podejdziemy. Znajdujemy się na trasie między dwoma miejscowościami, Wieżonką a Wieżenicą. Nazwy tych dwóch wsi nie są przypadkowe. To właśnie tutaj, tuż przy drodze, możemy znaleźć tablicę informacyjną, która opowiada nam o szlaku legend Puszczy Zielonki. W ramach, w skład tego szlaku wchodzi właśnie legenda o strachach z Babicy. Babica to wąwóz, który znajduje się za nami. Jeżeli macie chwilę wolnego czasu, udajcie się tutaj w wycieczkę krajoznawczą. Tereny są bardzo ciekawe. A my natomiast udamy się w głąb puszczy. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Już od samego początku widać, że zbyt wiele osób tutaj nie zagląda. Nie ma tutaj żadnych wydeptanych ścieżek, poza tymi, które wydeptały same zwierzęta. I to właśnie tropem jednej z tego typu ścieżek udamy się w głąb lasu. Mam coraz silniejsze wrażenie, że podążam śladem śmierci. Na początku mieliśmy cmentarz, potem ostrzeżenie, czaszkę lisa. Teraz u moich stóp spoczywa fragment żuchwy, prawdopodobnie wilka. Co czeka mnie następne? Kamera prawdopodobnie nie odda wam tego efektu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że nade mną szaleje wiatr, kołysze drzewa, a drzewa wydają specyficzny odgłos, skrzypienia, coś na wzór krzyku.
Nie dziwi mnie więc, że kupcy, którzy podróżowali tędy w średniowieczu, w ich głowach rodziły się legendy, a strach nabierał wręcz fizycznego obrazu. Nie powinno mnie już to chyba dziwić, ale na szlaku znalazłem kolejną kość. A tuż obok kości grzyb. Poczerniały, który mi osobiście kojarzy się z grzybem o nazwie palce umarlaka. Dość wymowna nazwa w tym miejscu. W tym miejscu pora podjąć decyzję. Szlak rozwidla nam się. Jedna z jego odnóg prowadzi wzdłuż wąwozu. Druga natomiast schodzi w dół. I to tam mam zamiar się teraz pokierować. Strumień może nie jest zbyt okazały, jednak od drugiego brzegu dzieli mnie około 10 metrów bagna, dość grząskiego bagna. Dlatego wykorzystam naturalny pomost i to po nim przedostanę się na drugą stronę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale na pniu przede mną są jakieś białe punkty. Musimy to sprawdzić. Podejdźmy tam. Tego bym się nie spodziewał. W nawiedzonym, przynajmniej według legendy, wąwozie udało nam się odnaleźć totem czaszek. Kto jest sprawcą budowniczym tego totemu? Nie wiemy, ale patrząc po odciętych porożach jelenich, prawdopodobnie działał lub działa tutaj jakiś myśliwy i zbiera swoje trofea. Kiedy miało to miejsce? Również ciężko będzie nam ustalić. Prawdopodobnie same czaszki leżą już tutaj dłuższy czas. Możemy to stwierdzić po tym, że czaszki są już dość mocno zniszczone. Duża ich część spoczywa już wokół totemu, a same gwoździe oraz sznurki, które mocują czaszki do drzewa, są już w złym stanie. Znalezisko, które wieńczy tą wyprawę. Z tego miejsca serdecznie wam dziękuję za to, że dotrwaliście wraz ze mną do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że totem czaszek stanowi dostateczną gratyfikację za trudy, które musieliśmy pokonać, aby tutaj dotrzeć. Czy wąwóz czaszek jest nawiedzony? Tego nie wiem. No, z całą pewnością natomiast miejsce to pobudza wyobraźnię i to nie jednej osoby. Ponadto serdecznie was zapraszam już teraz do oglądania naszych kolejnych odcinków, ponieważ Puszczę Zielonkę penetrować będziemy dokładnie w poszukiwaniu kolejnych tajemnic. Do zobaczenia. Project Explore, Tomasz i Jan. Zapraszamy także na stronę Jana. Wyprawy na Janka.
Muzyka Epidemic Sound. Nie zapomnij subskrybować kanału Project Explore, by nie przegapić kolejnych niesamowitych przygód.